Dzień dobry, nazywam się Michał Chodakowski. Mam takie pytanie, które dla mnie jest dość fundamentalnym pytaniem, w ogóle związanym z tym, co się w Polsce dzieje. Oczywiście tutaj chcę postawić tezę, że to, jaki teraz mamy rząd, to nie jest przyczyną naszych problemów, tylko to jest skutkiem. Prawdziwą przyczyną problemów jest bardzo głęboki podział, który w Polsce jest znacznie starszy niż ostatnie wybory parlamentarne. I no tak czasem też, jeżdżąc po Polsce, na pewno dużo mniej niż ty, Mateusz, ale czasem mi się zdarza, widzę, że jest bardzo wiele miejsc, gdzie jest no właśnie bardzo silne, takie powiedziałbym, propisowskie nastawienie i kompletny brak zrozumienia dla tego, co my tutaj wyprawiamy, że tak pozwolę sobie zacytować. I pytanie jest takie, czy my mamy jakiś pomysł na to, jak zasypywać ten poziom, to znaczy jak dotrzeć do ludzi, którzy są w Polsce przeważnie poza wielkimi miastami, z komunikatem, który z jednej strony będzie dla nich atrakcyjny, będzie adresował ich problemy, o tym, o czym to dzisiaj już była mowa, o czym pan Biedroń mówił, a z drugiej strony będzie przekazywał tą fundamentalną wiedzę, że, no co od Churchilla wiemy, że demokracja ma straszne wady, jest najgorszym możliwym ustrojem, ale niestety lepszego nie wymyślono. Znaczy, oczywiście zgadzam się z diagnozą, że to, gdzie jesteśmy dzisiaj, to jest efekt, a nie przyczyna. Przyczyna problemów. Dlatego uważamy, że najważniejsza jest edukacja w tej chwili i dlatego również uważamy, że pomysł, żeby się pozycjonować jako ktoś, kto walczy z PiS-em, czy walczy z bieżącym rządem, czy tak dalej, jest skazany z góry na porażkę, bo trzeba się odnosić do przyczyny choroby, a nie do objawów. Gdyby PiS, czy rząd właśnie, tak, gdyby rząd dzisiaj przestrzegał prawa, nie łamał konstytucji, to nie było powodu, żeby protestować, prawda? Czy mamy jakiś pomysł, żeby ludzi zachęcić, przekonać, wciągnąć do dyskusji? No, w zasadzie tak, mamy taki pomysł, że ich ciągle zapraszamy, wychodzimy do nich, pokazujemy się, mówimy życzliwie, wyciągamy rękę i to jest strasznie ważne, żeby pamiętać, że my nie możemy odpychać ludzi, nie możemy używać języka takiego dzielącego, nie wiem, pojawiają się czasami takie słowa, które są w sumie bardzo przykre, nie wiem, ktoś jeszcze pisze pislam na przykład, tak? Gdzieś inny ktoś pisiory, jakieś takie rzeczy. To jest taki język, który powoduje, że ludzie, którzy nie do końca są z nami, nie dadzą się zachęcić do rozmowy, prawda? Bo już ich od razu obrażamy i odpychamy. Musimy pamiętać, że dla nas najważniejsze jest, żeby, mając świadomość tego, że gdzie się rodzi, ten dzisiejsze kłopoty się rodzą, tak? Bo oczywiście przede wszystkim edukacja, tak? Ale dzisiaj są ludzie, którzy są w jakiś sposób odpowiedzialni za łamanie prawa. Ale do nich nie dotrzemy, do tych, którzy są osobiście łamią prawo. Ja myślę, że są małe szanse, że np. prezydent Duda przyszedł na naszą demonstrację i domagał się zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale możemy przemawiać do ludzi, którzy na niego głosowali, prawda? Możemy zachęcać ludzi, którzy popierają tę partię, popierają tę układ, do tego, żeby podjęli dyskusję, podjęli próbę dialogu, że my musimy do tego zachęcać, więc nie możemy ich wykluczać, nie możemy ich oddzielać, nie możemy mówić, że każdy, kto głosował na PiS jest głupi, czy nie wiem, nieodpowiedzialny, czy dał się kupić na 500 zł. To są w ogóle nieprawdziwe stwierdzenia, poza tym, że one szkodzą dialogowi. Tak? Prawda jest taka, że udało się zbudować pewne poczucie wspólnoty wokół jakichś wartości. My uważamy, że te wartości nie są bardzo silne, tak? Jeżeli wartością jest wykluczanie, jeżeli wartością jest odpychanie innych, tłumaczenie, ten jest prawdziwy, ten nieprawdziwy, no to ja wierzę w to, że my wszyscy na tej sali nie uznajemy takich wartości za ważne, ale jacyś ludzie się wokół nich skupili i te wartości trafiły gdzieś w potrzeby tych ludzi. Musimy dać im lepszą odpowiedź, zaproponować coś lepszego, coś mądrzejszego, coś bardziej łączącego i wtedy są szanse, że do nas przyjdą. A jeżeli będziemy tylko pokazywali, że oni są, nie spełniają naszych wysokich standardów, umownie to nazywając, to nikogo nie zachęcimy do współpracy i nigdy tych rowów wykopanych poprzez społeczeństwa nie zakopiemy. Wiemy, jakie mają potrzeby?
po trochu staramy się dogadywać. Mam nadzieję, że i think tank nam w tym pomoże i nasze pojawianie się coraz częściej w tych wszystkich miejscach, rozmawianie z tymi ludźmi, ze wszystkimi ludźmi, tak? No, dlatego tak potrzebne są też struktury nasze, te struktury we wszystkich miejscach. Też często jest tak, że nasze w ogóle pojawienie się gdziekolwiek bardzo wiele zmienia. Na pierwszych spotkaniach kodów w większości miejscowości jest dużo mniej ludzi niż na drugich, potem na trzecich i kolejnych, tak? To zazwyczaj 13. Więc w każdym miejscu warto się pojawić i coś mówić. Ten przekaz nie jest natychmiastowy, to projekt kodu, oczywiście po pierwsze kod jest na zawsze i to trzeba mieć świadomość, że kod nie jest do tego, żeby załatwić jakąś bieżącą sprawę, tylko kod jest na zawsze i zawsze będzie musiał pilnować tej demokracji, no, dopóki ktoś nie wymyśli lepszego ustroju, na co Winston Churchill się doczeka, nam się może uda. Ale jeżeli by nam się nie udało, to musimy być na zawsze, bo demokrację trzeba pilnować zawsze. A samo osiągnięcie jakichś wymiernych efektów, jak to w edukacji, tak? Ile czasu się chodzi do szkoły? Ze 12 lat co najmniej do szkół, potem niektórzy studiują, coś się uczą i nadal jesteśmy głupi, uczymy się dalej. Więc nie możemy się spodziewać, że osiągniemy jakieś wielkie efekty w ciągu paru miesięcy chodzenia po ulicach. To jest długofalowy projekt, tak? I po prostu trzeba, im wcześniej zaczniemy, tym wcześniej będą efekty.